Maszynarka stołowa Praxer CAP 750 to obowiązkowa maszyna przy wznoszeniu obiektów oraz budownictwie drogowym. Jej zalety to niezawodność, wytrzymałość, precyzja, a także przystępna cena. Urządzenie to przeznaczone jest do cięcia większych elementów budowlanych za pomocą tarczy diamentowej. Maksymalna długość cięcia wynosi 68 cm. Maksymalna średnica tarczy diamentowej, którą można zastosować do przecinarki CAP 750, wynosi 750 mm. Maksymalna głębokość cięcia wynosi 295 mm. Możliwości ustawiania wysokości głowicy tnącej pozwala na regulowanie głębokości cięcia. Przecinarka Praxer CAP 750 świetnie poradzi sobie z cięciem różnych typów materiałów, takich jak bloczki betonowe, cegły ceramiczne, cegły silikatowe, krawężniki i płyty kamienne. Należy zwrócić uwagę na takie cechy maszyny jak wytrzymałość i lekkość, która pozwala na wygodny transport do miejsca pracy. Maszyna została zaprojektowana z myślą o cięciu tarczami diamentowymi z zastosowaniem chłodzenia wodnego. Chłodzenie tarczy tnącej osiągnięte jest dzięki doprowadzeniu na nią wody poprzez elektryczną pompę wodną w obiegu zamkniętym. Tarcza tnąca jest nadzwyczaj ważną częścią składową maszyny i pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności cięcia. Szczególnie polecamy tarcze diamentowe Praxer. Sprawdziły się one już na wielu budowach jako wydajne, precyzyjne i niezawodne narzędzia pracy.